Sam temat, nie ukrywam, jest dość prowokacyjny. Tak, współczesnych reżimów. Nie mówimy to przez takie typowe rozumienie reżimu typu Korea, Chiny, może mniej, tylko raczej pewnych idei czy ideologii, które raczej urastają do roli reżimów. Ale tak, od czego się zaczęła poprawność polityczna? No i spotkałem się z taką opinią, że to jest po prostu nic innego jak ideologia walki marksistowskiej przełożona z kwestii ekonomicznych na strefę takiej czysto językowej. No i jeszcze tak z takich może faktów historycznych, pierwsze próby narzucenia sposobu mówienia, sposobu myślenia możemy zauważyć, głównie pojawiają się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Tak, wtedy pojawiła się pierwsza próba stworzenia czegoś, co się nazywało kontekst postępowania na Uniwersytecie w Michigan w 88 roku. On został zablokowany przez sąd Stanów Zjednoczonych jako niekonstytucyjny. Jednak później koleż Massachusetts wprowadził coś podobnego, właściwie na bazie organizacji organizacji przeciw rasizmu, właśnie wymyślił pewną taką broszurę, która miała być sposobem porozumiewania się bez narzucania się, bez formy opresyjności. Tam się zwraca uwagę, że nie można różnicować w stosunku do ludzi ze względu na sprawność fizyczną, którzy są sprawni inaczej, przez czasowo sprawni. Ze względu na opresję młodych i starych, przez młodych dorosłych i osoby w średnim wieku, przekonania, że nie są oni w stanie o siebie zatroszczyć. Opresji klasy pracującej, opresji na klasie pracującej i nieposiadającej własności przez klasę wyższą i średnią, różnicowanie ludzi ze względu na wygląd, przekonania, że wygląd jest wskaźnikiem wartości osoby, standardu pięknej atrakcyjności, no i seksizm, czyli stereotypowe ujmowanie mężczyzn i kobiet na podstawie płci. No i to jakoś, i to właśnie był taki pierwszy przełomowy moment, kiedy zaczęło funkcjonować w praktyce pojęcie poprawności politycznej. Zaś samo to określenie poprawność polityczna wywodzi się z dwóch środowisk, chodziło z prawicowej i z lewicowej. Tak, prawicowa myśliła to jako pewien sposób negatywnego określenia do języka, które próbuje narzucić im lewica. Miało być to takie trochę ironiczne, sarkastyczne. I sama lewica zaczęła to używać, stara lewica w stosunku do próby odróżnienia się od nowej lewicy, która właśnie przyjęła ten system takiej walki językiem. No i ogólnie współcześnie jest taki pogląd, że poprawność polityczną rozumiemy na podstawie konkretnych pojęć. Zresztą odnosimy się do pewnych korzeni, do pewnych zasad, bo przeciwnicy i zwolennicy po prostu wychodzą z innych założeń epistemologicznych. I tak jak konserwatyści, prawicowcy uznają, że język jest dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości, jego zadaniem jest, jak spotkałem się z kontorem, być jak lustro, które idealnie odbija rzeczywistość. Dlatego język musi zawsze jak najdokładniej, jak najwierniej ukazywać to, co otacza nas. I według nich język sam w sobie jest neutralny. Słowa nie mają zabarwień negatywnych czy pozytywnych. To jest kwestia tego, co przez nie rozumiemy i co mamy na myśli, mówiąc dane słowo. W przeciwieństwie właśnie do tej drugiej strony, która uważała, że język jest czymś, co tworzy rzeczywistość, tworzy stan, w którym żyjemy, tworzy społeczeństwo, tworzy kulturę. Tam nawet się pojawiły pojęcia, że kto kontroluje język, tak naprawdę sprawuje władzę. Przyjęto tu taką zasadę, że język nie ma odzwierciedlenia jako pewnej zasady, jako takiego odzwierciedlenia tego, co jest faktyczne. Tak? On jest jak najbardziej pewną materią, którą można w dowolny sposób zmieniać, wpływać i tak dalej. Tak skrócę.
No i tu się pojawia pewna krytyka środowisk prawicowych, gdyż takie podejście do języka sprawia, że jak to powiedział Sartre, że język, właściwie nauki humanistyczne stają się narzędziem, tak? Ich wartość wynika tylko z tego, że służą konkretnym celom politycznym, zaś nie, jak przyjęło się to na tej prawej stronie, upraszczając oczywiście, że humanistyka ma wartość samą w sobie i ona wcale nie musi służyć samym jakimś konkretnym celom, jakimś konkretnym zadaniom ideologicznym, aby przyczyniały się do rozwoju nauki, społeczeństwa i tym podobnych. Co właściwie się zarzuca poprawności politycznej? To, że ona fałszuje rzeczywistość, że można zasadniczo wszystko dzięki temu poddać krytyce. Kilka punktów, które sobie zapisałem. Każda decyzja może być anulowana. Można zaprzeczyć istnieniu dowolnej teorii lub myśli. Wszystko ma wrodzoną względność. Jak to będzie to było? Nie ma faktów, są tylko interpretacje. Tu właśnie na takim przykładzie mamy, że jak to się zmienia, tak kiedyś była żona mąż, teraz jest partner pierwszy, partner drugi, kiedyś była matka ojca, teraz jest rodzic pierwszy, rodzic drugi. Nie można sugerować płci. To jest, jak to się mówi, narzucanie pewnych ról, więc to jest już w tym momencie opresyjne. Jeszcze tak wracając do historii, to już oczywiście są lata 20, lata 30, kiedy pewne takie próby tworzenia języka, zmieniania go, to już się pojawiają, jak rozumiem, to lata 80 w konkretną formę wprowadzają. No i odnosząc się do takich faktów życia wziętego, tak jak mówiłem, przeciwnicy poprawności politycznej twierdzą, że słowa nie mają samych sobie znaczenia. One dopiero nabierają go w momencie, kiedy kiedy nasz sposób myślenia sprawia, że coś się za tym kryje. Ja się tu odnoszę do takiego słowa, że przecież czy powiedzieć osoba kaleka czy cygan nie jest w żaden sposób obraźliwe. Tak, to jest normalne słowo, które jest słuszne dlatego, że wynika z tradycji. Tak przez tyle czasu było używane, no i po co je zmieniać? No i zwolennicy tej teorii mówią tak, ale przecież pojawiły się określenia jak cyganić, jak kaleczyć język, być kaleką społecznym, przez co one nabrały pewnej negatywnej garstki, w związku z tym należy je zmieniać, należy je modyfikować, nabrać takich sposobów, żeby nie były opresyjne, żeby nikt nie poczuł się źle. Skracając. Przeciwnicy poprawności politycznej jeszcze mówią, że takie podejście tak naprawdę zaburza pewnego rodzaju dyskurs. Tak przez to, że używamy słów, które mają być neutralne, tak naprawdę nie generujemy, można powiedzieć, jakichś problemów intelektualnych, dzięki których można by debatować, pracować z nich, a po drugie, jak to stwierdzili, jest to pewnego rodzaju leczenie skutków, a nie przyczyn, tak? Zmienimy język, więc nikt się nie będzie czuł źle. Tyle, że nie o to w tym chodzi, bo przecież to, czy mamy jakieś negatywne, często niesłuszne przez do jakiejś grupy mniejszości, że mniejsza z tym dokładnie o co chodzi, to nie jest kwestia języka, tylko kwestia naszych osobistych przekonań i raczej by należało walczyć z pewnymi upraszczeniami, z pewnymi stereotypami, a nie z samym językiem, który tak naprawdę powoduje to, że się nic nie zmienia, a właściwie może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków, bo przecież zwracają uwagę, że nazistowskie Niemcy, czy nawet wojna w Jugosławii nie zaczęła się od akcji zbrojnych, tylko zaczęła się od właśnie modyfikowania języka, zmieniania pewnych zasad. Kiedy mordowano Żydów, to nie dlatego, że to byli też ludzie, tylko stworzono pojęcie podludzi, tak? Czyli nie zabijano ludzi, zabijamy podludzi jako nowa forma jakiegoś sztucznego tworu, dzięki czemu jesteśmy w stanie coś wyjaśnić. Ja właśnie odwołam się, że w tym momencie idziemy w drugą stronę. Na siłę próbujemy tworzyć słowa, które czasami niepotrzebnie
nawet wbrew osób zainteresowanych, próbują sprawić, że oni się po prostu poczują lepiej. Tak narzucamy pewnego rodzaju dyktaturę. Też jest duże pytanie odnośnie tego, czy jakikolwiek sposób łamania tych zasad poprawności politycznej należy karać. Czy odnosić się to powinno tylko w wymiarze społecznym, kulturowym, do pewnego ostracyzmu, czy już do pewnych przepisów prawnych. Tak mieliśmy nawet w Polsce pomysły o czymś, co się nazywało mowa nienawiści, aby to karać. Na szczęście ta ustawa nie weszła w życie. Ale właśnie tu się pojawia to pytanie, czy w ogóle można za coś takiego karać, bo tak naprawdę tutaj się kogoś ukarać na bazie tego, co on myśli, skoro my nie wiemy, co on myśli, on tylko wyraża pewne słowa, a co się za tym kryje, to jest własna interpretacja. Czyli nie na faktu, że u nas może to mniej widoczne, ale na Zachodzie zwłaszcza przybrało to rolę takiego ostracyzmu społecznego, wykluczenia. Zasadniczo każdy, kto złamie pewne zasady tak poprawności politycznej, to on już publicznie nie ma życia. To się tyczy zwłaszcza kwestii amerykańskich akademii, uniwersytetów. Tam wręcz do obłędu doszło się w kwestii, o tym wspominał też Adam, w kwestii używania słów, które się uznaje za niepoprawne, za złe same w sobie, tak? Bo mogą być przecież złe słowa. To jak to określono, także pewne słowa określają coś, co się nazywa przemoc symboliczna. Czyli próba sprawienia jakiejś formy, określiłbym tak, represyjności, czy nawet nie jest to co prawda fizyczne zagrożenie, ale jakaś forma agresji w stosunku do jednostki. Co jeszcze się pojawia jako zarzuty w stosunku do poprawności politycznej, to że no to taki standard, że prawa mniejszości zaczynają urastać do roli dominującej kosztem praw większości, w związku z tym, że jako że ta mniejszość przez to, że była przez wiele lat, przez wiele wieków w jakiś tam sposób gnębiona, krzywdzona, w związku z tym dzisiaj należy im to, przynajmniej tak się pojawiają, im to wynagrodzić, przez co dochodzimy do takich absurdów, przynajmniej tak jak to twierdzą przeciwnicy poprawności politycznej, czyli środowiska ogólnie prawicowe, że już nie doszliśmy do momentu, kiedy po prostu próbujemy wyrównać stan między osobami, grupami społecznymi, które jako jakoś tam odmienne i przez złe słownictwo, które ich krzywdzi, próbujemy ich zrównać w prawach, tylko dochodzimy do sytuacji, że wręcz przeciwnie, te mniejszości musimy im nadać rolę w jakiś tam sposób dominującą, rolę przodującą, jak używając języka poprzedniego systemu. Tak, pojawia się taka obawa, że już nie indywidualne czy grupowe zasługi na polu naukowym i nie tylko, ale przynależność do pewnej mniejszości, tak, przez odpowiedni język ma sprawić, powoduje, że te osoby są w jakiś tam sposób nobilitowane. To, co mi się przypomina, co mi się przypomniało, kiedy zbieram informacje do tego wystąpienia, to serial South Park, tak? Tam była taka scena w ostatnim sezonie, w poprzednim jeszcze sezonie, kiedy właśnie jeden z tych bohaterów zwraca się do drugiego, mówi, no wiesz, no my jesteśmy białymi, heteroseksualnymi mężczyznami, no powinniśmy się tego wstydzić tak naprawdę. No i jeszcze jeden taki argument już z lokalnego podwórka. Jak to wytłumaczyć, kiedy pewne słowa faktycznie przez wiele wieków nabrały negatywnego znaczenia, ale w pewnych kulturach one są neutralne światopoglądowe. Chodzi tutaj o określenie wymyślone jako pewnego absurd, tak, Afroamerykanin, bez względu na to, że słowo czarne było używane i przez osoby, które były zwolennikami niewolnictwa, jak i przez abolicjonistów
i to im nie przeszkadzało, tak? Nie widzieli w tym jakiegoś negatywnego, pejoratywnego określenia. No ale nawet jeśli tak przyjmiemy i w Ameryce stworzono to słowo, to dlaczego na przykład w kulturze wschodniej, gdzie nigdy niewolnictwo czarnych nie istniało, również mamy tych słów nie używać, bo to jest niepoprawne w jakimś tam sposobie. No i tak już podsumowując, kiedy mówiłem o reżimach, miałem na myśli właśnie wszystkiego rodzaju konstrukty pewnego środowiska, które właśnie przez język narzucają sposób myślenia swój. Dzisiaj standardem jest, i to też jest bardzo negatywne, że każdy, kto nie zgadza się z pewnym sposobem myślenia, jest albo nazywany faszystą, gorzej nazistą, co doprowadza do sytuacji, kiedy to jest odwrotnie, że nawet albo kiedy ktoś zostanie publicznie nazwany faszystą, to wręcz przeciwnie, traktuje się to jako pewnego rodzaju, więc wręcz nobilitację, tak, że te złe kręgi postępowe, tak tutaj mnie, tu biednego konserwatystę, próbują jakoś tam próbują mnie tam jakoś zniszczyć, co jest dziwne, tak, bo jednak słowo faszysta, abstrahując od tych aspektów historycznych, które chyba powinno mieć jakieś tam negatywne brzmienie, zaczyna nabierać znaczenia pozytywnego. No to może tyle. Chyba się zmieściłem w czasie. Jeszcze nawet minuty przed. Przechodzimy teraz do pytań, które są dopełnięte. Pytania, wiozby. Dawid? Pytanie, co? Uwaga, bo faszysta chyba dzisiaj powinien kojarzony być pejoratywnie. Natomiast kiedyś w historii faszysta we Włoszech to nie był nikt jakiś gorszy. No tak dokładnie mówię. Tak, to jest młody człowiek. Tak, natomiast... Zwłaszcza Mussolini. Zgadzam się tutaj. Najmłodszy premier Europy. Rzeczywiście następuje pewne przewartościowanie pojęcia, że być może za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kto wie, faszysta to będzie bohater, patriota, może kto wie. No bo rzeczywiście, nie wiem, czy znają sobie sprawę ludzie, którzy tak na każdego mówią, że jest faszystą, że pojęcie to zostaje rozmyte i zaczyna tracić sens pejoratywny. Właśnie to jest to, prawda? Więc, i że tak powiem, taktyka osób, które nazywają każdy faszystą, nie jest dobra w perspektywie po prostu przyszłości. Tak mi się wydaje. Proszę. Ale... Ja tutaj chciałem trochę podać ten wątek właśnie. Kiedyś, chyba 3 lata temu, na konferencji górskiej filozofowanie, byliśmy wtedy na fali Wsiance, niejaki Olaf, który oczywiście inny, Olaf z Wrocławia, mówił o tym, że filozof powinien być strażnikiem pojęć. I była w tym jakaś myśl, bo ludzie się z niego śmiali, ale myślę, że bardziej zależy na to, co on później zrobił. Kto wie, to wie. Nie będę zdradzał szczegółów. Chyba, że w kuluarach. Ale była w tym jakaś myśl, że filozof jest strażnikiem pojęć, tak? Czyli, że pewne pojęcia muszą być uporządkowane, żeby móc odpowiednio się posługiwać. Natomiast to jest też prawda, że pojęcia są płynne, tak? No ten kazus nacjonalisty, że dawniej nacjonalista to był teraz patriota, teraz patriota to jest nacjonalista, to Paweł Lewowski o tym mówi. Czyli tak, teraz patriota równa się nacjonalista, równa się faszysta, tak? Dawniej to były zupełnie różne stopniowanie. Znaczy słowo nacjonalista wcześniej było tak jak teraz patriota, a teraz to w ogóle się miesza wszystkie pojęcia i tak jak niebezpieczeństwo tego postmodernizmu w jakimś sensie występuje. Natomiast o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to też chyba nie czynimy od zmiany znaczenia pojęć, tak? Jak dawniej kobieta było określeniem obraźliwym, było słowo niewiasta, nie obraźliwa. Kobieta, bo to była kobieta w jakim pomysłem. Nie, to było kobyły. No. To znaczy, czy od razu tak, na gorąco, jeśli mogę. Znaczy, pytanie jest nasze do filozofów, czy my powinniśmy się godzić na taką, nazwijmy to, rewolucyjnie redefiniowanie pojęcia. Znaczy, ja osobiście uważam, że pojęcia mogą ulegać redefinicji, ale tylko na drodze ewolucji. Znaczy tak, my od tego nie uciekniemy, więc myślę, że tak, że ewolucyjnie to zmienia. Natomiast chciałem tylko tam podkreślić, że od pewnych takich zmian, znaczy nie uciekniemy, więc mówiąc Murzyn,
my w Polsce nie mieliśmy doświadczenia jakiejś tam segregacji rasowej i tak dalej, przynajmniej no, mowa antysemityzm, ale chodzi mi o taką segregację koloru skóry, więc u nas to Murzyn się kojarzy, nie wiem, powiedzmy sobie z jakimś aktorem, Eddie Murphy to jest Murzyn, tak, czy Olisa Depper, Murzyn. Oglądając film o Marcinie Lutrze Kingu, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tam ma to znaczenie obraźliwe. Więc, no ale właśnie tak jak popularność polityczna tam narzuci pewien dyskurs, pewien język. Więc no myślę, że to nie jest takie proste i można by tutaj jeszcze konferencję zrobić na ten temat. Natomiast no zgadzam się, że takie narzucanie, co można stosować, a co nie, to jest pewne tłumaczenie. Natomiast z drugiej strony też trzeba mieć tam pewne na uwadze, pewne subtelności, że to nie jest takie, o, że nam lewacy chcą narzucić taki język, bo on się z czegoś też bierze, tak? Trzeba też patrzeć, starać się patrzeć obiektywnie, czy dążyć do obiektywności, czy do rzetelności, bo być może nie ma się takiego obiektywności, ale zakładam, że coś jak rzetelność jest. I no, dążyć do tej bezstronności, dążyć do obiektywności. I wtedy no, też mieć na uwadze to, że jednak to hasło mygacz, ten Murzyn, to z czegoś się bierze i to nie jest takie, że... Natomiast oczywiście ulega to wypaczeniu. Tyle takiego komentarza, trochę może... Nie miał być. Momencik. Paweł. Paweł. Na końcu Michał. Tutaj jest znanym specjalistą od pojęć, że wiemy, co jest faszysta, nacjonalista, afroamerykanin, Murzyn. A co to kolego jest farba? Co? Słyszę? Farba. Farba. Czy to może być też użyte jako poprawnościowe pojęcie? Farba. No zastanówcie się. Farba. Właśnie. Farba to jest jak krew. A kto używa tego pojęcia? Myśliwi. Oni też są poprawnościowi. Farba, zrolowanie łosia. Tak, czyli to jest zamordowanie zwierzęcia jednym strzałem w momencie skoku. Jednym strzałem w momencie trafienia w komorę serca. No to się tego tak, ja tutaj opisuję, ale to się mówi zrolowanie łosia. I oni takich pojęć to mają dziesiątki. Na przykład jak o, proszę bardzo. Widzicie, jak to zatacza jakie kręgi, to poprawność, zawsze to istniało. My to teraz dopiero nazywamy, że to jest poprawnościowe, ale przez 100 lat temu też oni to tak nazywali. Nie? I wtedy nikt tego tak nie nazywa. No, ale nikt nie próbował ich za to karać. Znaczy nadal, ja akurat znam ten kręg, nadal używa się takiego słownictwa. Eufemistycznego słownictwa. Kiedyś nie wiedział. W takim razie oddaję panu głos. Znaczy, jak się zgodzę z kolegą, widzę, że wszyscy stajecie, więc ja też wstanę. Zgadzam się z kolegą, że można faktycznie można dopuścić w pewnych momentach zmianę pojęć i faktycznie filozof, też filolog powinien stać na straży pojęć. Natomiast w przypadku poprawności politycznej to ja nie widzę tutaj, w logiczny sposób patrząc na to, ja nie widzę żadnego następstwa czy rozwoju. Ja tu widzę wybiórczość. Bo jak inaczej to nazwać? Dawniej Żydom mówili, że to jest pod ludzie, to było przytoczone i można ich zabijać. Dzisiaj aborcja się tłumaczy, że to jest tylko zlepek komórek, to nie jest życie. Tak więc używa się różnych pojęć, propagandy, a w poprawności politycznej jest zawsze to ziarenko prawdy, część prawdy, a za tym idzie, jak to co w większości przypadków w ideologiach, idzie z tak bzdur i kłamstwa. Tak więc moją odpowiedzią na pewne zarzuty, a jeśli chodzi o polityczną, poprawność polityczną, jest to skupienie się może nie na tych problemach emocjonalnych, co na logicznych, bo często ludzie się skupiają się na emocjonalnych problemach. Dlaczego dwóch panów nie może być razem? Przecież oni się kochają. Mówimy o tym na poziomie emocjonalnym, a nie mówimy na poziomie logiki. Tak więc wiele z tych problemów możemy zacząć rozmawiać z punktu widzenia logiki,
A pomijając właśnie to, to emocjonalność, bo widzę, że z tego co się orientuję i być może niektórzy z was też podzielają to zdanie, debaty często się właśnie są zorganizowane wokół tej emocjonalnej tylko części, a część logiczna jest pomijana. Michał, Józef Józef mógł, tylko... Nie przeczytaj, tylko no to ja pociągnę ten wątek w takim razie. Obawiam się, że to nie jest do końca takie proste. Ja przywołam to, o czym dzisiaj chyba wspomniałem, albo nie zdążyłem wspomnieć, o Hilary Patnamie, który pokazał w pewnym momencie, że przynajmniej co do niektórych pojęć jest bardzo ciężko w tych pojęciach rozróżnić warstwę opisową od warstwy wartościujące. Jeśli weźmiemy, nie wiem, na przykład takie pojęcie jak tchórz, to ono zarówno może być ocenne, jak i może być opisowe, to znaczy to po prostu uciek, tak? No, to jest tchórzy. Teraz, obawiam się, że pewne pojęcia jakby no, immanentnie mają w sobie wpisany zarówno element logiczny, jak i element aksjologiczny. Są to pojęcie nieozerwalnie ocenne. Tak, pytanie jest czy my damy radę pokazać pojęcie, które nie jest ocenne, dlatego że ja bym był w stanie bronić nawet takiej tezy, że uznanie czegoś, mówienie, że coś jest faktem albo że coś jest prawdziwe, domyślnie zawiera uznanie za prawdę albo uznanie za fakt, a uznanie jest elementem ocennym, no nie czarujmy się, tak? Znaczy nie istnieje prawda bez uznania za prawdę, to znaczy dla nas prawdą coś się staje w momencie, kiedy my to za prawdę uznajemy albo za fakt. Natomiast zgoda, że jest możliwa, być może także właśnie ze względów emocjonalnych czy tych aksjologicznych, jest możliwe albo rozmywanie pewnych pojęć, albo na przykład dokładanie kolejnych pojęć, które niby będą mówić o tym samym, ale zdejmą takie ogólne trochę aksjologiczne. Proste pytanie. Jaka jest różnica między panią do towarzystwa, prostytutką, kimś, kto ma sponsora i kolegę? Generalnie pływamy pojęciowo, no i trzeba powiedzieć sobie, no kurczę, no mamy generalnie do czynienia dokładnie z tym samym zjawiskiem, czy też nie? Znaczy, to nie jest do końca to samo, dlatego że da radę pokazać choćby inne zakresy, nie wiem, ekonomiczne i tak dalej. Natomiast czy istota rzeczy jest inna? Na pewno jest inna, kiedy my to trochę inaczej nazwiemy, no nie czarujmy się, tak? Trochę ładniej wygląda jednak w takiej przestrzeni publicznej, kiedy ja powiem o sobie, jestem panią czy damą do towarzystwa, czy jestem call girl, czy uprawiam sponsoring, niż jak powiem, jestem prostytutką. Albo właśnie. Albo jeszcze gorzej, nie? A chodzi o to, że to od razu cię ustawia w pewnej opcji. Tu jesteś w stanie ładniej trochę pewne rzeczy. No właśnie. Dla nas to się stało dosyć ważne w pewnym momencie. Ja bym też zupełnie z tego nie rezygnował, to znaczy element logiczny i prawdziwościowy nie musi wykluczać elementu estetycznego, tak? Że my możemy pewne rzeczy estetycznie powiedzieć. Oczywiście problem się zaczyna, kiedy jedynym kryterium zaczyna być estetycznym, tak? To na to ładnie brzmieć. A to czy to jest prawdziwe czy nie, a to suma budę generalnie, nie? Wtedy się zaczyna. To teraz by coś przypomniałeś właśnie odnośnie sztucznie mielonego ustroju, no bo była zasada, że komunizm nie zakłada kryzysu, dlatego w komunizmie nie ma kryzysu, jest tylko przyrost ujemny. No tak, bo to jest zmiana. Tak, bo to I to było pod konkretną definicję wymyślone, ponieważ Marx nie napisał nic o kryzysie w systemie komunistycznym, trzeba było stworzyć nowe słowo, które opisze to zjawisko. Natomiast wracając do tego, co ty, Marek, powiedziałeś, że filozof powinien być strażnikiem pojęć. Nie, ja nie mówię, że się tak jakoś ubrać, tylko mówię, że w tej mniej więcej Olafa coś tam było, że to nie było jakieś... Nie, zdecydowanie, tylko znowu z drugiej strony pytanie jest, czy filozof wolno prowadzić tylko i wyłącznie do żonglerki pojęciowej. Nie, ale nie da się bez tego iść dalej. Zgoda. Średni wyczuł Dominikanie i Franciszkanie, jak chcieli wspólnie porozmawiać, się dali przy stole i okej, co masz na myśli przez to? Co masz na myśli przez to? Po uprzednięciu tego dopiero mogli dalej kontynuować rozmowę. Tak więc musimy mieć
te narzędzia do pracy, czyli te słowa, i musimy rozumieć to samo przez liberalizm i konserwatyzm i inne terminy. Tak więc to tak. Znaczy tak, no, dlatego że inaczej, znaczy musimy mieć wspólny mianownik. Jak go nie mamy, to generalnie mówimy koło siebie, tak? To nie ma sensu, bo my nie pogadamy. To jest spór semantyczny, który nastąpi. Nie mało tego, że nie pogadamy. Znaczy, nie, nie ma spór. Jak ma spór semantyczny, to go nie ma po prostu. Inaczej rozumiemy dany termin, prawda? To nie mamy na czym się nawet zbierać. No właśnie, ale w tym momencie następuje spór na bazie i zrozumienia się, a nie na bazie rzeczowej. O co chodzi? Znaczy pytanie jest, czy spór nie jest możliwy jednak w oparciu o choćby minimalny wspólny mianownik? No bo, żeby się zbierać, to musimy, no, to, jeśli ty, nie wiem, przez auto rozumiesz coś tam, ja przez auto rozumiem co innego, to mnie, ja nie mogę się do ciebie nawet odnieść, bo ty mówisz, no tak, ale to nie trafia we mnie, bo ja to rozumiem inaczej. Ale jest jedno pojęcie, w którym można nawet się odnieść w naszej dyskusji, o czym mówił doktor Gajski, ja panu nie przeszkadzam, to rozumie każdy. I jak to, tam, to zakończyłem wystąpienie kolegi,